Siemaneczko wszystkim. Właśnie znowu jesteśmy w trasie. W tym momencie jesteśmy w Czechach, na stacji benzynowej, na Shellu. Kupujemy sobie winiotkę. Już przejechaliśmy 169 km. Mamy jeszcze do przejechania 303 km. No i gdzieś koło 16 godziny będziemy na miejscu. No dokładnie. W Wiedniu będziemy na 16. No i tam się u znajomych zatrzymujemy i no i co? I później sobie lecimy w sobotę w Alpy pojeździć na nartach. Tutaj jedne narciałki, tutaj Katarzynka se idzie i pewnie nie kupiła winiety. Co? Karty mi daj. Po co? Bo muszę kupić winietę. Euro nie zapłacę. Bo? Bo nie przyjmują euro. Nie przyjmują euro. No nie, tylko euro. Widzicie, tak to jest. Ja się za chwilę posikam. No ale to nie mogłaś iść do ubikacji? Tam się też płaci. Najpierw muszę kupić, żeby... O, jakżeż mi przykro. O jejku, jejku. Dobra, no to kończę. Bardzo. Widzicie, jaka maruda. Nakręcasz, kurde. No, także taka przygoda przed nami. Pierwszy raz sobie lecimy w Alpy. Nigdy wcześniej nie byliśmy w Alpach. Na nartach, tylko u nas, tam w Zakopanem. A że zostaliśmy zaproszeni, chyba już nas wcześniej w sumie nawet zapraszali, ale jakoś tak nigdy nie było czasu. Mam jeszcze w sumie zaległy urlop z tamtego roku, 2015. Tam jeszcze mam 6 dni. No to postanowiłem sobie wykorzystać. Także co, no będę się meldował pewnie z trasy jeszcze. Jak będzie się oczywiście coś fajnego działo, jak nie, no to już może w Wiedniu coś powiemy. Na razie. Okej, okay, kolejny przystanek. Przed Wiedniem. Zrobiliśmy sobie już 390 km od domku. No, jeszcze trochę nam zostało do przejechania. Oczywiście zatrzymaliśmy się po kolejną winietkę przed Austrią tym razem. No i co? Generalnie mega piękna pogoda jest. Powiedzmy sobie. Mega piękna pogoda jest. Z tego co wiem, to w Krakowie tam są jakieś śnieżyce. Zimno, pada śnieg i jest kiszka w ogóle. A u nas tutaj jest plus 6 stopni. Cały czas świeci słońce. Można powiedzieć, że dopiero w tym momencie się troszkę bardziej zachmurzyło. Ale generalnie poza tym to cały czas było niebieskie niebo. Tam skąd jedziemy, czyli z Polski, no to tam są ciemne chmury. A poza tym jest mega ślicznie. Tutaj takie fajne widoki. Jakiś jeden kościółek, drugi tutaj na górce. Strasznie klimatyczny. Taki biały. Full wypas. I tam nasz furaczek stoi. To jest pierwsze miejsce. Jak jest tylko nawigacja mówi, że wjeżdżamy, znaczy, że wyjeżdżamy z jakiegoś tam z Czech, o, do Austrii, to jest pierwsze, gdzie się zatrzymamy. Już drugi raz my się tu zatrzymujemy. O, policja sobie przejechała. I co, mamy winietkę, tak? No, kolejna winietka. Tym razem po lewej stronie albo pod lusterkiem.
Ta czeska winieta miała być po prawej stronie. A to musimy po lewej lub pod lusterkiem. No ja to sobie... Cornel Fajfus cię obsługiwał, tak? Okej. Pozdrawiamy pana Cornela Fajfusa. Nagrywa się git. No to dobra. Co? Na tej winiecie, z tego co widzę, to nie trzeba w ogóle nic wpisywać. Na tamtej trzeba było wpisać. Z tej też mamy ścinek. O, odcineczek taki. Trzeba było rejestrację wpisać autka. Dobra, no nic. Generalnie melduję się, jak się może gdzieś zatrzymamy na jakimś jedzonku czy coś, bo jestem mega, mega głodny. Albo na jakimś siku, o. Dobra, meldujemy się pewnie za niedługo. Siemanko, ludziska. Nie wiem, czy mnie słychać. Trochę z etui GoPro. Siemanko, ludziska. Dzień drugi. Katarzynka tu jest. Dzień drugi. Z Wiednia. Pojechaliśmy ze znajomymi w dwa autka w Alpy. Co to jest za miejscowość? Wiemy? Tak, do miejscowości Semmering bodajże. Najwyżej w opisie tam dam dokładnie, albo pod tym filmem, co to jest. No i co? Generalnie w samym Wiedniu plus 4 stopnie, zero śniegu. A pojechaliśmy, to jest chyba 100 parę kilometrów od Wiednia i śniegu jest tyle, że uhuhu. Także spoko. No, generalnie pierwszy raz jesteśmy z Kasią w Alpach. Można powiedzieć, na tą chwilę, tak jak widzę, no na razie nie różni się wiele od naszych gór w Zakopanem, szczerze powiem. Może inaczej, może inne miejsca się jakoś różnią. No na razie jakiegoś takiego wielkiego show nie ma. Zjedziemy parę razy, bo pierwszy raz w tym momencie wyjeżdżamy. Zjedziemy parę razy, to się odezwiemy. Odezwiemy się może jeszcze z góry. Na razie jest spoko. Jest śnieg, jest dobrze.